Skarłatka chińska kiedyś była ładna, gdy kwitła, owocowała, ale owoce wszystkie zjadły ptaki, a ja ją tutaj troszeczkę podczas prac zniszczyłam. Zresztą ona w ogóle się tak rozchyla, wyłamuje. We wcześniejszych latach zostawiałam ją po to, żeby nie przemarzła. Ale ona nie przemarznie, to bardzo odporna roślina, dlatego teraz powycinam te pędy, nie wyglądają zbyt pięknie. Te, które są ładne, mają jakąś urodę, jakiś urok, to zostawiam, bo jesienią i zimą wyglądają ładnie. Ale skarłatka akurat teraz, no już tam Państwo widzicie, jest mocno zniszczona, więc trzeba ją tutaj powycinać. Proszę zobaczyć, jakie ma grube, sztywne pędy. To bardzo piękna roślina, lubi się wysiewać. Ja ją mam w ogrodzie kilka lat. Nie wysiała się, to prawda, ale ma bardzo grube korzenie. Na razie też nigdzie się nie rozrasta. Ja ją tutaj pilnuję i w przyszłym roku będę się starała ograniczyć jej ilość tych pędów, ponieważ ma za dużo, a w każdym roku robi się coraz większa, więc nie chciałabym, aby zajmowała coraz to większą powierzchnię. Ale na razie póki co zajmę się właśnie wycinaniem. Został już tylko plac. Mąż to ładnie wykosił. Ja wygrabię tutaj resztki pędów miskanta, no i oczywiście pasy, bo zawsze pasy też tutaj się nasieją i rosną jak pasy.